Proszę Państwa, 1 kwietnia ruszamy z 3. edycją naszego programu Trenuj z Wojskiem. Ten program spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem. Ponad 11 tysięcy osób wzięło udział w edycji jesiennej i zimowej, i w takiej specjalnej edycji, która związana była z 24. rocznicą wejścia Polski do NATO. Ten program składa się z przede wszystkim ćwiczeń związanych z poznaniem obsługi broni, z zasadami pierwszej pomocy lekarskiej, również z podstawami survivalu, ale także z podstawami samoobrony. To wszystko dzieje się w ciągu 8 godzin. W każdą sobotę, począwszy od 1 kwietnia aż do końca lipca, w 40 jednostkach będziemy organizowali takie zajęcia. Ta edycja będzie różniła się od poprzednich tym, że zostaną zorganizowane te zajęcia pod kątem rodzaju sił zbrojnych, gospodarza tych zajęć, a więc zaczniemy od wojsk lądowych, potem marynarka wojenna, potem siły powietrzne, wojska specjalne, wojska obrony terytorialnej, ale także węższe specjalizacje, tak żeby pokazać cały przegląd specjalizacji w Wojsku Polskim, tak żeby zachęcić, bo taki jest też kontekst naszego programu, żeby zachęcić młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim, a osobom starszym dać szansę przypomnienia sobie umiejętności, które być może kiedyś zdobyli, a teraz chcą je odtworzyć, a być może nie mieli szansy, żeby zapoznać się na przykład z obsługą broni, a więc taką szansę stwarzamy. Gorąco zachęcam do tego, żeby wziąć udział w naszym szkoleniu, w naszych ćwiczeniach. Wystarczy tylko wejść na stronę internetową Ministerstwa Obrony Narodowej, w mediach społecznościowych. Także jest możliwość tego, żeby się zapisać. Będziemy informować z wyprzedzeniem, kiedy i w jakim garnizonie będą zorganizowane tego rodzaju zajęcia. Proszę Państwa, chciałbym się podzielić jeszcze jedną informacją. Otóż dziś do portu w Gdyni przypłynął statek, który dostarczył do Polski kolejne egzemplarze koreańskich czołgów K2 i armatohaubic K9, a więc uzupełniamy nasze jednostki wojskowe o sprzęt, który pochodzi z Korei Południowej. Jest to realizacja naszych umów z ubiegłego roku. Okazaliśmy się bardzo skuteczni w ubiegłym roku w maju. Moja wizyta w Seulu, potem w lecie podpisanie umów w sprawie dostarczenia czołgów K2 i armatohaubic K9. W grudniu ubiegłego roku już pierwsze egzemplarze tego sprzętu trafiły do Polski. Niedawno odbyło się pierwsze strzelanie z armatohaubic K9, które było zrealizowane na poligonie w Toruniu. Niedługo zaproszę Państwa osobno, odbędzie się pierwsze strzelanie z czołgów K2. Armatohaubice trafiły do 16. Dywizji Zmechanizowanej, do 1. Brygady Artylerii z siedzibą w Węgorzewie. Czołgi K2 trafiły też do 16. Dywizji Zmechanizowanej, do 20. Brygady Zmechanizowanej z siedzibą w Bartoszycach i w Morągu. Czołgi K2 są w Morągu, a więc zarówno armatohaubice, jak i czołgi trafiły do wschodniej części naszego kraju, do jednostek, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo naszego państwa na wschodzie, do województwa warmińsko-mazurskiego, a więc województwa graniczącego z Rosją. To oczywiście nie przypadek, że tam skierowaliśmy ten sprzęt. Chodzi o stworzenie takiej siły, która będzie odstraszała agresora. Putin powinien się zastanowić kilkakrotnie, zanim zdecyduje się podjąć złą decyzję napaści na Polskę. Ze względu na to, że polskie siły zbrojne są coraz silniejsze, są wyposażane w nowoczesny sprzęt. To jest realizacja w praktyce doktryny odstraszania i obrony, doktryny Sojuszu Północnoatlantyckiego. Kiedy do tego dodamy jeszcze stałą obecność wojsk amerykańskich w naszym kraju, to udowadniamy, że ten system, który tworzymy mozolnie, ale z sukcesami od 2015 roku, system odstraszania i obrony naszego kraju jest
skuteczny, w sensie takim, że Wojsko Polskie jest coraz liczniejsze, że Wojsko Polskie jest wyposażane konsekwentnie w nowoczesną broń i to nie są tylko plany, to są zrealizowane działania, to są fakty. To są fakty, a więc kolejna dostawa czołgów K2 i armatochaubic K9 właśnie ma miejsce. Te czołgi i te armatochaubice również trafią do 16 Dywizji Zmechanizowanej, a więc do województwa warmińsko-mazurskiego. A więc wyposażamy wojsko w nowoczesną broń. Potrzebujemy, aby siły zbrojne polskie się rozrastały. W związku z tym organizujemy kolejną edycję programu Trenuj z Wojskiem. Zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdecydowali, czym chcą się zajmować w przyszłości, żeby zgłosili się do programu Trenuj z Wojskiem i żeby potem zostali żołnierzami Wojska Polskiego. Podstawowa forma służby to służba zawodowa, ale oczywiście można łączyć też aktywność zawodową z służbą Wojsku Polskim, to służba terytorialna, a wszystkich tych, którzy chcieliby zapoznać się z, na przykład z budową broni, z wykorzystaniem broni, chcieliby odświeżyć znajomość procedur związanych z pierwszą pomocą lekarską, zachęcam do tego, żeby uczestniczyli w naszym programie Trenuj z Wojskiem. Naprawdę warto. Dziękuję bardzo, panie premierze. Dziękuję wszystkim państwu. Dziękuję.